pozdrowienia z Dominikany. Właśnie wyszedłem z lotniska. Proszę bardzo. Jestem w Trzymieście, Santo Domingo. Wieje strasznie wiatr. W ogóle miałem stracha, bo samolot lądował, już miał dotykać ziemi, pasu startowego i się podbił jeszcze raz powietrze. No i się trochę zestresowałem, bo wiatr był taki straszny, że nie mógł samolot wylądować. I dwa razy podchodził, znaczy drugi raz. Także tutaj jestem. Zauważyłem, że ktoś łapie stopa. Będę łapał stopa do wylotu z lotniska i potem mam plan taki, żeby, bo mam kakao w plecaku ciężki, mam torbę, także muszę to gdzieś zostawić i będę szukał miejsca, gdzie zostawić to na te dwa tygodnie, żeby po prostu, żebym mógł spokojnie autostopować po całej wyspie, po całej Dominikanie. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj proszę, wyjazd z lotniska i ja, moja torba tam leży. 5 km z Kostaryki wiozę do Polski. Zobaczymy. Siemanko. Dotarłem do miejscowości, do miasta największego Santo Domingo. Ze stopem tam nie wyszło, zapłaciłem busa na dworzec. No i potem zastanawiałem się, co robić. I no, chciałem zostawić to kakao i udało mi się takie umyka zrobić, że tak, poszedłem do kościoła, jakiś tam kościół był. I tam gościu powiedział, że nie może mi tego kakao schować, tych prezentów, tych rzeczy, które chciałem zostawić, nie, że nie może mi tego przechować, żebym poszedł do innego kościoła. I no i poszedłem do kościoła jakiegoś katolickiego, na księdza poczekałem, w środku obraz tam Jan Paweł II, klientka powiedziała księdzu, że jestem z Polski. No i zapytałem się księdza, czy ten, powiedziałem, że jestem, przyjechałem dzisiaj, pierwszy dzień w mieście, no na couchsurfingu nie udało mi się znaleźć żadnego coursa, nic. Po prostu nikt mi nie odpowiedział w ciągu 5 dni, masakra, bo tam myślałem, że będzie couchsurfing, że nie będę musiał ten czegoś załatwiać, no ale nie udało się. No i zapytałem się księdza, czy mogę zostawić rzeczy moje na 2 tygodnie tutaj podczas pobytu na Dominikanie, bo nie będę tego targał przecież chodząc gdzieś i stopował. No i ksiądz powiedział tak, że ksiądz chętnie przechowa torbę, którą mam zostawić na 2 tygodnie, potem przed wylotem mogę ją odebrać. Z noclegiem problem tam w tym kościele tam powiedział, że może być i że on woli zapłacić dla mnie hotel niż po prostu ja mam spać na przykład w kościele. No i kazał mi się zapytać, ile kosztuje hotel. Ile kosztują hotele w okolicy? No to poszedłem się zapytać. Znalazłem jakiś najtańszy hotel za $35. No i przyszedłem potem do księdza, znaczy to nie był najtańszy, ale taki w miarę chyba z takich, albo najtańszy z tych właśnie hoteli. No nie wiem, jak to ująć. I no i ksiądz powiedział $35, no to nie jest tak źle. A wiesz, ksiądz tam w ogóle ten telefon Samsung S7 czy 6, no także przy kasie, nie? A jeszcze jak w ogóle wychodziłem stamtąd, to jakiś gość mu buty polerował, nie? Jakiś taki biedny chłopak mu buty polerował w biurze. Także ksiądz kupę hajsu ma. Dał mi w kopercie $35, ale w tych peso dominikańskich tam wyszło. No potem sprawdziłem, ile dał mi 1700 peso. To jest kurde. To jest więcej niż $35. Dał mi 1700 peso, to mi się wydaje, że to wyszło ponad. A może 35. Nie wiem, dał mi 1700 peso dominikańskich, no i podziękowałem mu, powiedziałem, że wymieniliśmy się numerem telefonu. No i powiedziałem, że 2 tygodnie zjawię się po torbę. Pożegnałem się z księdzem, ale znalazłem za te 35, jakbym miał płacić, znalazłem lepszą miejscówkę. To jest hostel, taki najtańszy, znalazłem na internecie. Może nawet na 2 nocki zostanę, proszę bardzo, tutaj jestem w hostelu, pokój jest dzielony. Tutaj są łóżka. Tutaj to jest moje łóżko. Tutaj pokażę, jak wygląda. Zamknę drzwi. Proszę bardzo, jest sala. Nawet mają Netflixa. Także zarąbiście. Tutaj mapa
jest komputerek, ale bajka jest, ej, nocleg tutaj kosztuje w tym hostelu $15. Patrzcie co jest, jest basenik z jacuzzi, darmowy wi-fi oczywiście, proszę bardzo, tak wygląda hostel za $15, który zasponsorował mi ksiądz, dał mi 35, także myślę, że starczy na dwie nocki tutaj, a warto zostać na dwie nocki może, no hotel wymiata, nazywa się wyspa backpackerów, czyli wyspa podróżników, autostopowiczów, no wyspa autostopowiczów, po angielsku backpacker island. Tak wygląda hostel, tak wygląda, proszę bardzo, jest basenik, zaraz idę się kąpać chyba i coś zszamać. Ty, no ale nie mogę wierzyć, że ksiądz mi dał w kopercie $35. Myślałem, że się przekimam gdzieś na podłodze w kościele, czy tam w koło tego kościoła, czy tam w środku, a tutaj niespodzianka. No ksiądz jednak spoko. Tutaj mój hotel i dzisiejsze hasło to a journey of the 1000 miles must begin with a single step. To znaczy, że podróż o 1000 kilometrów musi się zacząć od pierwszego kroku. Bardzo ładnie napisane i powiedziane. Także ja miałem dzisiaj zostać w hostelu. Proszę bardzo, oto jaki hostel. Zarąbisty za $15. Ksiądz mi dał $36 wczoraj. Także wydałem nawet niecałą połowę z tego. Ale no jest tutaj, proszę bardzo, jest basen. Nawet jest basen. Ale po prostu jest rano. Dzisiaj ja chcę ruszać w kierunku gór. Tutaj proszę bardzo, pięknie. I malowidło. Piękne. Ja dzisiaj ruszam, idę teraz na przystanek autobusowy kupić tam autobilet do takiego miasteczka Bani. I stamtąd zapierdzielam na takie wydmy prawdopodobnie, a potem stamtąd już nad jeziora albo góry. Planuję zdobyć najwyższy szczyt tutaj Dominikany, to ma ponad 3200 metrów chyba, 3190 z tego co pamiętam. Także ja kieruję się w stronę gór, na ulicach sami czarni, no nie czuję się tak bezpiecznie w Kostaryce, to całkiem inna bajka jest. Sami Dominikanie i z Haiti ludzie. Także, no ale dam radę, ogarnę autostop. Dzisiaj idę, dlatego wyjeżdżam ze stolicy, z tego ogromnego miasta i cisnę w kierunku miasteczka Bani. Dojechałem właśnie autostopem do miejsca, które się nazywa Las Dunas, czyli piaski. Wydmy tutaj są takie. Dojechałem z gościem, który zapłacił mi za ryż. Dostałem jukę. No i zapłacił mi wejście nawet tutaj za do tego miejsca. $2 ponad. $2.5 to kosztowało mniej więcej. Nie, no $2 chyba. $2. Tak, $2. No i jestem na tych wydmach. Tu są wydmy Las Dunas. Las Dunas. Bardzo wydmy przy samym morzu Karaibskim. Wieje tak strasznie tutaj, że nie wiem, czy będzie słychać w ogóle. Tutaj proszę bardzo, widok na jakąś zatokę rybacką. Tutaj jest zatoka. Ta część tutaj jest, no dlatego jest bardzo sucho tutaj. Na południu Dominikany. Na razie jeszcze nie jestem tak aż na południu, ale będę.
Tam w oddali widać jakieś palmy. Także tutaj jest zatoka i jest jakaś baza wojskowa. Ten cały teren to jest teren bazy wojskowej. Marynarkę tutaj wojenna ma. Tutaj piękny widok na zatokę, jeszcze pokażę z tej strony. Tutaj widać wszystko. Tam port i tam jest ta baza wojskowa z tego, co tam wcześniej. Tak. Dominikany. Pierwsza atrakcja. Bezpiecznie, bo dużo czarnych tu jest, nie atakują, nie są agresywni. Także jest gitara na razie. Może karaibskie. Tutaj przepiękne piaski i wzory. Proszę bardzo, jaki wzór się ułożył. Dotarłem na szczyt Wydmy, ale wieje masakrycznie. Drugi dzień tak naprawdę, a już odkrywam nowe miejsca. Plan zrobiłem. Zobaczymy. O kurde, cały kapelusz mi spada z głowy, muszę go trzymać. Tutaj widać Wydmę. Tędy się wspinałem. Wydma przepiękna zresztą, co widać. Tam zatoka. A z tej strony morze.
dotarłem do morza tutaj, do oceanu przy Wydmach, jest straszny wiatr, może coś będzie słychać, nie wiem. Na boso przez Wydmy, Dominikany, będę tam po Wydmie kroczył zaraz na bosaka. Piasek nie jest tak gorący, można iść, nie parzy tak bardzo, dlatego no śmigam po piasku zaraz na bosaka. Pierwsza atrakcja Dominikany, Wydmy. Wydmy na Dominikanie, jo! Na boso przez świat. No to jest wyzwanie, od plaży idę na bosaka. Ale po prostu piasek jest tak gorący, że tak parzy, to jest masakra. No ale dobra, cisnę dalej, bo mam zadanie. Postanowiłem sobie, że dojdę do tego domku, tam gdzie zostawiłem plecak u strażników. Ale piasek jest tak gorący, że po prostu moje stopy pod spodem są... ale gorący, ja pierdziele. Dam radę. To jest wyzwanie, hartowanie się ogniem, słońcem. Hartowanie stóp, nie zimnym, tylko ciepłym. O kurde, panie. Nie dam rady. O kurde, masakra jest. Tam, gdzie wiatr wieje, to jeszcze bym dał radę, ale tutaj ten piasek jest tak gorący. Ja pierdziele. Stopy są po prostu aż różowe są. Moje stopy są różowe, nie wiem czemu. No tak może, no... ciepło pewnie, ale... ja pierdziele. Nie wiem, czy tam dalej do tego domku dojść, nie. No buty mam, no bo wiadomo, ale... ale takie wyzwanie sobie zrobiłem. Dobra, cisnę dalej. O ja pierdziele. Nawet nie mam jak butelki chwycić. Dobra. Tam do tego domku muszę dojść. Z gorącym piaskiem Dominikany, dam radę. Turyści tego nie robią, ale ja sobie sam to robię. Dobra, jest cień. Checkpoint. Jestem w checkpointie, proszę bardzo. To jest checkpoint, jest cień. Ale stopy mnie już tak pieką, że to jest masakra. Checkpoint, cień. Dobra, cisnę dalej, zobaczymy, gdzie następny checkpoint będzie. Tutaj jest checkpoint. Dobra. Lecę na boso przez Wydmy, na boso przez świat. Znowu już zaczyna parzyć. Dobra, jest checkpoint. Od roślinki jakieś. Ale zabawa jest, ja pierdzielę. Dobra, teraz do kolejnego checkpointu już nie będzie tak łatwo. Bo kolejna roślinka jest... o ja pierdziele, panie. Jak jest 100 metrów, dobra. Tu jest kolejny checkpoint. Ale mówię, ten piasek już tak napierdziela. Taki jest gorący, że to jest masakra. Czekaj, ta. Dobra. Jest checkpoint. Tutaj stopy mam schowane w cieniu rośliny. Dobra, cisnę dalej, panie. Nie ma żadnego cienia. Pierdziele. Biegam na boso przez pustynię Dominikany. Znaczy przez Wydmy. Ale w sumie nie ma różnicy, bo piasek tak samo parzy chyba jak na pustyni. Bo teraz jak biegnę jakoś tutaj, to jest gitara. Nie parzy tak już. Jakbym teraz przystanął i zmniejszył tempo, no to by było nieciekawie dla moich stóp. I znowu zaczyna parzyć. Jak tylko zwalniam, to już parzy piasek. Kurde, ale szczypią stopy. Kurde. Panie. Jest checkpoint.
O kurde, ale się przebiegłem na kawałek. Dobra, jest. To jest baza, do której muszę dobiec. Cisnę. Na wydmach. Ła! Ale parzy. Ach, kurde. Dobra, prawie jest. Ach, kolejny checkpoint. O kurde. Ja pierdziel, ale patrz. Dobra, lecę. Dobra, jestem. Misja ukończona. Bieg po rozgrzanym piasku. Proszę bardzo. Jest. Quest wykonany, flaga Dominikany powiewa na wietrze, a ja z moimi bolącymi stopami idę sobie. No muszę powiedzieć, że jak na pierwszy dzień autostopu nam Dominikanie, to nie jest źle, bo tutaj mam jedzonko, ten facet mi kupił ryż. Yuka, to są platany takie tak jakby ciasto. Tutaj jeszcze chyba kabaczek. Surówkę zrobiłem sam. Właśnie przed chwilą tam w hotelu pozwolili mi umyć warzywa. Pokroiłem je w kuchni w hotelu i sobie przyrządziłem. No i postanowiłem sobie, że zjem sobie na tutaj fajnym miejscu widokowym. Ale muszla, ja pierdzielę, jakie muszle duże. No tutaj jeszcze statek. Ale żal, jestem głodny, zaraz będę tak szamał, że to jest przegięcie. Tam jest statek jakiś, w kierunku potem uderzam właśnie. No tam teraz przyszłam kamerę i do jakiegoś jezioro, tam gdzie są flamingi podobno. Dominikana, dzień trzeci. Właśnie wstałem. A gdzie? Proszę bardzo, tutaj namiot stoi. Już się pakuje właśnie. Rozbiłem go dosłownie na pustyni. Na tych wydmach. Tutaj od drogi znalazłem takie bezpieczne miejsce, gdzie nie ma nikogo. Są tylko jakieś krzaki kolczaste i trochę i no i wiadomo, piasek. Coś dzisiaj nie mogłem spać, nie wiem, jakieś koszmary mnie dopadły, pewnie dlatego, że tutaj nie mam zaufania w ogóle do tego, do obozowania na dziko pośród czarnych, ale czy tam murzynów, żeby nie było na jakiegoś rasisty, bo tak, tutaj murzyni w większości, no nie wiem jak to. A miejsce znalazłem takie dosłownie na odludziu. Jak widać, woda jest. Kupiłem wczoraj 5 litrów. Musiałem z tym wędrować. Jeszcze mam butelkę 1,5 litra, do której przelewam. No co, pakuję plecak i ruszam w drogę w kierunku, teraz w kierunku takiego jeziora przy plaży. Zobaczymy, czy tam dzisiaj dojadę, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia. Także pora się pakować i spierdzielać stąd. A poza tym widziałem kości, jak szedłem wczoraj. A no właśnie, te kości były kozy. Dowiedziałem się wczoraj od gościa, który mnie tutaj przywiózł, od tego mojego kierowcy,
że tutaj tutejsi ludzie na Dominikanie wpierdzielają kozy. Jedzą kozy tutaj. To jest tragedia w ogóle. Ja jestem przeciwnikiem ogólnie jedzenia mięsa. Ale żeby kozy wpierdzielać bo właśnie przy drodze widziałem wczoraj, jak jechałem autobusem z tej stolicy Santo Domingo tam do tego miasteczka, z którego zacząłem stopować, do tego bani, to właśnie widziałem przy drodze kozę taką oskurowaną już, bez sierści. Tak to strasznie wyglądało, ta koza zwisająca łbem na dół, na nogach zawieszona na sznurku, że po prostu się przeraziłem, nie? No i wczoraj mi ten kierowca mój mówi, co mnie przywiózł tam na te wydmy, mi wczoraj mówił właśnie, że tutaj ludzie jedzą kozy normalnie, wpieprzają. Nie wiadomo, czy z kopytami, czy nie, no, ale to już jest przygięcie, dla mnie to jest przygięcie pały, już wpierdzielanie kóz. Także tutaj te kości wczoraj, które widziałem tutaj na tych wydmach na piasku, jak szedłem rozbijać namiot, no to właśnie były prawdopodobnie tej kozy. Jakiejś kozy. O tej to nie wiem, czy akurat tej, którą ktoś tam znał. No, dobra, spadam stąd. Słońce już tam świeci, dzisiaj pochmurnie, fajnie, bo będzie na, jak będę miał do przejścia dużo, to będzie spoko, bo nie będzie tak gorąco. Jak widać, przed chwilą mówiłem o kozach, a teraz idą sobie. One tutaj koło mojego obozowiska, już prawie się spakowałem. Koza z brodą. I mam mleko. Widać, tu chyba matka z małymi. Tutaj kroczą przez pustynię, haszcze pustyni. Nie wiem, czy te kozy są dzikie, czy są czyjeś. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie zostaną zjedzone w najbliższym czasie, albo w ogóle. Najlepiej, jakby nie były zjedzone. To by było najlepiej. Dobra. Kończę pakowanie namiotu, no.